Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 11 czerwca, w sobotę. Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Będzie to rozdział 10, a wersety od 7 do 13. Posłuchajmy tej dzisiejszej Ewangelii. Jeszua powiedział do swoich talmidim: idąc, głoście, blisko jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie cierpiących na caraat, wypędzajcie demony. Otrzymaliście za darmo, więc dawajcie, nie prosząc o zapłatę. Nie bierzcie pieniędzy do trzosa, ani złota, ani srebra, ani miedzi, a w drogę nie zabierajcie torby, ani dodatkowej koszuli, ani butów, ani laski. Robotnik powinien dostawać to, czego potrzebuje. Kiedy przybywacie do miasta czy wioski, rozejrzyjcie się za kimś godnym zaufania i zostańcie u niego aż do chwili odejścia. Kiedy wchodzicie do czyjegoś domu, powiedzcie: Shalom Aleichem. Jeśli dom na to zasługuje, niech wasz szalom spocznie na nim. A jeśli nie, niech wasz szalom powróci do was. Jeśli jednak w jakimś domu czy mieście nie przyjmą was ani nie będą was słuchać, opuśćcie ich, strząsając proch z waszych stóp. Doprawdy mówię wam, że znośniej będzie w dniu sądu mieszkańcom Sodom i Amory niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, ten fragment zaczyna się od tego, że Pan Jezus mówi: bliskie jest Królestwo Boże, bliskie jest. I moi drodzy, kiedy my tego słuchamy, to powiemy: no, ale proszę księdza, to bliskie jest Królestwo Boże, to ja już słucham tego od może 50 lat, albo i więcej, albo ciut mniej. I ciągle tylko słyszę, że bliskie, bliskie, a jakoś jeszcze go nie ma. Moi drodzy, każdego dnia ci, którzy słuchają i ci, którzy nie słuchają, dotykają już Królestwa Bożego. Ja każdego dnia gdzieś tam, będąc w różnych miejscach, rekolekcjach, słyszę o tym, że ktoś umarł albo już przyszedł jego wiek z jakąś późną starością, albo umarł nagle, albo umarł tragicznie. I dla tych ludzi to jest już wypełnienie tego słowa w 100%. Bliskie jest, a właściwie już wchodzisz do tego miejsca, które nazywamy Królestwem Bożym, wchodzisz na sąd, a dopiero sąd mówi o tym, w którym kierunku teraz ta twoja wieczność będzie przeznaczona. Dlatego to, że Jezus mówił 2000 lat temu o tym, że bliskie jest Królestwo Boże, to już miliony, miliardy ludzi przekonało się o prawdziwości tych słów. I któregoś dnia my również przekonamy się o prawdziwości tych słów, bo może ten dzień, w którym się przebudziliśmy, być już dniem ostatnim. Dlatego trzeba traktować te słowa poważnie. Jeśli Jezus mówi, że jest blisko, to jest blisko. Nikt nam długo wieczności nie obiecał. Jezus nikomu nie powiedział: słuchaj, nie musisz się martwić, żyj sobie tu spokojnie, bo jeszcze długo, długo, długo przed tobą, zanim cię dopiero tam gdzieś zawołam do mojego królestwa. Nie, Jezus wręcz odwrotnie. Powiedział: czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Mówił, że ten dzień przyjdzie jak złodziej, czy nie wiesz w którym momencie, ale pamiętaj, że jest blisko Królestwo Boże. Więc daje nam dzisiaj też Pan Jezus takich kilka może rad, co mamy, jak mamy postępować. Mamy iść i głosić. Oczywiście każdy na swój sposób. Ja jako misjonarz głoszę w taki sposób. Wy jako ludzie świeccy, podejrzewam w większości, głosicie w inny sposób. Głosicie całym swoim życiem, przykładem, słowami, postępowaniem, nawet wyrazem twarzy. Czy uśmiechem, czy brakiem uśmiechu, też głosicie Jezusa w waszym domu.
i przebaczeniem, wtedy kiedy trzeba przebaczyć, też głosicie Jezusa w swoim domu. Dlatego to słowo idźcie na cały świat, idźcie i głoście, ono się wypełnia w różny sposób u każdego z nas. I jeszcze jedna myśl, która mnie dzisiaj tutaj trochę zatrzymała, to jest to, że kiedy przybywacie do miasta czy wioski, rozejrzyjcie się za kimś godnym zaufania i zostańcie u niego aż do chwili odejścia. Ciekawe to jest ta rada Jezusa. Jezus nie mówi, no idźcie teraz wszędzie i po prostu bądźcie byle gdzie, byle tylko was gdzieś tam przyjęli czy was słuchali. Nie, Jezus mówi, rozejrzyjcie się za kimś godnym zaufania i zostańcie u niego aż do chwili odejścia. I to nie dotyczy głoszenia. Głoszenie jest, idźcie do pogan, idźcie do wszystkich i głoście im, że jest blisko Królestwo Boże. Więc czego dotyczy ta rada? Tak tutaj z tego fragmentu możemy wywnioskować, że to jest, ma być miejsce waszego przebywania. No gdzieś ci uczniowie musieli przecież mieszkać, spać, jeść, odpoczywać. Nieważne, czy to trwało jeden dzień, czy to trwało miesiąc, czy nawet latami, jak święty Paweł w niektórych miejscach gdzieś zawitał, był, głosił po jakimś mieście, to był i nawet kilka lat w tym regionie czy w tym mieście, ale mieszkał u kogoś, bardzo konkretnie przebywał u kogoś. I to jest ta rada, że gdy szukacie jakiegoś miejsca spoczynku, to najpierw zobacz, czy to jest człowiek godny zaufania. A więc Jezus w pewnym sensie sugeruje, że nie wszyscy są godni zaufania, żeby z nimi w taki sposób, bym powiedział, taki no nieewangelizacyjny. Nieewangelizacyjny na zasadzie nie, że mamy tam nie wiadomo co teraz nie mówić o Jezusie, tylko że to są inni ludzie, z którymi masz wypocząć, odpocząć, masz z nimi pobyć. Więc zadaj sobie pytanie, czy są to ludzie godni zaufania, Jezus mówi apostołom. Jeśli znajdziecie takich ludzi, to wejdźcie do ich domu i powiedzcie Shalom Aleichem, to znaczy pokój wam, pokój Chrystusa. Przynosimy wam pokój w tej dobrej nowinie. I jeśli człowiek jest godny, to wasz pokój spocznie na nim. A jeśli nie, to wyjdźcie stamtąd i strząśnijcie proch. Moi kochani, wielu ludzi utraciło wiarę w Boga tylko dlatego, że sobie troszeczkę frywolnie podchodzili do tego, z kim rozmawiają, z kim przebywają, gdzie wakacje spędzają. Wielu ludzi straciło wiarę, naprawdę. Bo nagle w jakichś rozmowach, luźnych rozmowach, dyskusjach, ktoś ich przekonał do tego, że to jednak nie warto wierzyć. Albo wielu wstąpiło właśnie podczas wakacji w sekty. To jest, często się pojawia ten komunikat tuż przed wakacjami. Uważajcie na sekty, bo one żerują właśnie na tych ludziach, którzy są tacy trochę rozluźnieni gdzieś tam nad morzem czy w górach, w różnych miejscach i oni wtedy podatni są żeby kogoś właśnie zmanipulować, zwerbować do sekty. Więc ciekawa to jest rada, weźmy ją sobie też do serca przy wyborze ludzi, z którymi odpoczywamy, ludzi, z którymi się spotykamy, żeby to byli ludzie godni zaufania i zostańcie wtedy z nimi, z ludźmi godnymi zaufania. Natomiast oczywiście, jeśli to nie są ludzie godni zaufania, to ich nie porzucamy, ich nie wymazujemy z telefonów, ale idziemy do nich, głosząc im Jezusa. A więc nastawienie moje jest inne. Oczywiście, że ja tam nie idę jak ksiądz w sutannie, ale moje nastawienie już jest takie, że muszę być gotowy na to, żeby temu człowiekowi jednak ogłosić Pana Jezusa, że blisko jest Królestwo Boże, a nie, że jestem taki rozluźniony i sobie rozmawiamy o wszystkim i o niczym, tylko chcę tego człowieka przyprowadzić do Boga. No taka jest nasza rola na tym świecie. Jesteście solą ziemi i światłem świata. Tak czy nie? Jeśli nie chcecie być solą, to będziecie jałowymi ludźmi. Jeśli nie chcecie być światłem, to będziecie ciemnością. Ale tego chcecie? Z pewnością nie. Dlatego
bądźmy rozsądni, mądrzy i pełni mocy Ducha Świętego, bo to przecież On tak naprawdę nas posyła i pomaga nam zrozumieć i dokonać wyboru pod jednym warunkiem, że Go o to prosimy. Więc prośmy Ducha Świętego, aby nas wysyłał na misję głoszenia w taki lub inny sposób. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie i mówcie Shalom Aleichem. Pokój wam, bo Jezus jest z nami. Błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro. Oczywiście, jeśli Bóg da. Z Panem Bogiem.